Pan poseł Przemysław Koperski, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Ostatnia prosta, ostatnia taka już linia, już coraz bliżej jest tej mety wyborczej. No i właśnie, na co liczy Lewica? Jakie są tutaj takie przemyślenia, jakie są przewidywania, jeżeli chodzi o Lewicę, jeżeli chodzi o ten wynik wyborczy? Panie redaktorze, ostatnie notowania są bardzo optymistyczne dla opozycji demokratycznej, w tym również dla Lewicy. To jest wzrost rzędu 2 do 4%, licząc miesiąc do miesiąca, w zależności od sondażowni. I chcę powiedzieć, że bardzo dużo osób, które do tej pory było niezdecydowanych, wybiera właśnie Lewicę. Chcę za to bardzo serdecznie podziękować, za to zaufanie. No i zapraszam wszystkich 15 października na wybory. Lewica, kolejna partia, która w województwie śląskim organizuje taką dużą konwencję swoją. Czy ta konwencja daje w jakiś sposób jeszcze może taką nadzieję na jeszcze lepszy wynik? Przyjeżdżają tutaj ludzie z całego kraju, z całej Polski. Są liderzy Lewicy. Aleksander Kwaśniewski, który jest patronem naszego ugrupowania, udzieli oficjalnego wsparcia. To na pewno pozwoli jeszcze na te ostatnie parę dni otrzymać taką dodatkową dawkę energii i za to bardzo serdecznie jakby dziękujemy panu prezydentowi i zapraszamy jakby do wyborów. To jest najważniejsze, żebyśmy wzięli w tym udział. To, co się dzieje w moim regionie, panie redaktorze, jest bardzo niepokojące. Zamknięta granica ze Słowacją, zamknięte przejścia turystyczne. Turyści, którzy przekroczą granicę polsko-słowacką, są traktowani jako przestępcy. No my nie możemy się na to godzić. My jesteśmy państwem w Unii Europejskiej. Jesteśmy w strefie Schengen. To, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest absolutnie nie do przyjęcia dla mieszkańców. Właśnie chciałem się zapytać o tę granicę, bo mówił pan kilka dni temu, że te wybory to jest walka o to, żeby Polska została nie tylko w Schengen tak naprawdę, ale w Unii Europejskiej. Czy faktycznie wygrana Prawa i Sprawiedliwości może wyciągnąć Polskę z tej organizacji, jaką jest właśnie Unia Europejska, no i z tej całej strefy Schengen? Tak, to zagrożenie jest bardzo realne. My w naszym regionie tego doświadczyliśmy wtedy, kiedy zamknięto granicę polsko-czeską. 12 tysięcy pracowników transgranicznych z dnia na dzień straciło możliwość dojazdu do pracy, kontaktu ze swoimi rodzinami. Dzisiaj to samo dzieje się na granicy polsko-słowackiej. Prawo i Sprawiedliwość, czy szeroko rozumiana prawica, czy porozumienie prawicy, rządy prawicowe przecież mają w swoich strukturach również suwerenną Polskę, która jawnie namawia do konfliktu z Unią Europejską. Konfederacja, która mówi oficjalnie, że jest przeciwko Unii Europejskiej. To jest bardzo poważne zagrożenie, brunatno-czarne zagrożenie dla Polski. Wierzę w to, że Polacy, którzy czują się Europejczykami, chcą być w Unii Europejskiej, chcą swobodnie bez paszportów podróżować i do Czech, i do Włoch, i do Niemiec, i na Słowację, wybiorą demokratyczną, jasną stronę mocy. Lewica brała udział w Marszu Miliona Serc. Czy to jest już taki konkretny, ostateczny, jasny sygnał do tego, że jeżeli tak zwana opozycja demokratyczna zdobędzie największą liczbę mandatów, tą większość właśnie 231 co najmniej w Sejmie, to będzie taki wspólny rząd Lewica, Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga? Mówimy to formalnie od wielu miesięcy, że jesteśmy za tym, żeby po wyborach ugrupowania demokratyczne, te trzy, które pan wymienił, utworzyły wspólny rząd, ale ja głęboko wierzę, że ten wynik to nie będzie 231, ale to będzie 240, 250, może 260 mandatów. Głęboko jestem przekonany o tym, że Polacy, ci, którzy jeszcze się wahają, nie zdecydują się na PiS, nie zdecydują się na Konfederację, ale na ugrupowania opozycyjne, Trzecią Drogę, Koalicję Obywatelską, a najlepiej na Lewicę. Lewica w rządzie, co to oznacza dla województwa śląskiego, a przede wszystkim dla pana regionu, czyli Śląsk Cieszyński Beskidy? Panie redaktorze, my jesteśmy tą formacją, która przez dziesięciolecia, ostatnie 30 lat Lewica w Polsce cały czas stała po stronie kobiet, po stronie świeckiego państwa, po stronie niezależności szkół i po stronie słabszych, kiedy są źle traktowani, niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją, czy pracownicy, czy przedsiębiorcy, czy mikroprzedsiębiorcy, zawsze jesteśmy po ich stronie. Wybierając nas, masz gwarancję, że prawa i wolności zapisane w konstytucji będą dla nas na pierwszym miejscu. Wybierając nas, masz również gwarancję tego, że twoje dziecko, albo ty sam, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, będziesz miał szansę w końcu na własne mieszkanie. Te rzeczy gwarantuje Lewica, tak samo jak fakt wyrzucenia chociażby klauzuli sumienia do kosza. Tej klauzuli tak bardzo przeszkadza kobietom, której tak bardzo boją się polskie kobiety. A KPO, które jest tak bardzo istotne dla naszego regionu? Panie redaktorze, oczywiście
chcę zaznaczyć, że gdyby nie Lewica, tego KPO w ogóle by nie było. My staliśmy murem za tymi środkami finansowymi. Dzisiaj to już jest kilkadziesiąt miesięcy bez tych środków finansowych. Czesi, Słowacy korzystają, nasi przedsiębiorcy, nasze szpitale, nasze samorządy, nasi mieszkańcy nie mogą i to czas zmienić. Mam nadzieję, że po wyborach te środki finansowe będą natychmiast dla Polski uruchomione, ponieważ opozycja demokratyczna przestrzega reguł, przestrzega zasad demokratycznego państwa prawa. A to dzisiaj uniemożliwia otrzymanie tych środków, że PiS łamie te zasady zapisane w naszej konstytucji dotyczące właśnie demokratycznego państwa prawa. To ile procent dla Lewicy to będzie taki wynik, który zadowoli pana, zadowoli całą Lewicę? Panie redaktorze, 4 lata temu w moim okręgu wyborczym 44 tysiące osób zagłosowało na Lewicę. W Polsce to było 12,5%. Będziemy szczęśliwi, jeżeli ten wynik będzie lepszy niż 4 lata temu i głęboko do tego państwa zachęcam. Do udziału w wyborach i do głosowania na Lewicę. A referendum? A referendum trzeba wyrzucić do kosza tak naprawdę, bo przecież to jest próba manipulowania nami, naszymi nastrojami. To, co się dzieje w tym obszarze, jest absolutnie niedopuszczalne. To nie są żadne pytania, które byłyby kluczowe dzisiaj dla Polaków. W tej sprawie panuje absolutna zgoda. We wszystkich tych sferach, których pyta rząd, panuje ogólna zgoda na polskiej scenie politycznej.